Buon mercoledì amici, miłej środy cari. Oggi il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e forse anche per quel motivo ho deciso di leggere le tre poesie della poetessa Raffaella Massari, testi ovviamente tratti dalla nostra antologia bilingue internazionale italo-polacca Ponte Poetico Most Poetycki. Dzisiaj 25 listopada, Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy w Stosunku do Kobiet i może również z tego powodu postanowiłam przeczytać Wam wiersze poetki włoskiej Raffaelli Massari. Oczywiście teksty będące częścią naszej antologii dwujęzycznej Ponte Poetico, Most Poetycki. Frapposizioni. Si allungano i suoni al vespero dai campanili fino all'alloggio della tangenziale. Sparsi su croci e fango si dileguano. Il tempo scorre più veloce dietro a un motore e rallenta sul ponte del paese. Un vecchio attraversa piano lo scorrere del fiume e ogni sequenza si dissimula nella distanza. Utrudnienia. O zmierzchu wydłużają się dźwięki z dzwonic, aż spoczną na obwodnicach, rozrzucone na krzyżach i w błocie znikają. Czas szybciej upływa z tyłu za silnikiem i zwalnia na moście w miasteczku. Starzec wolno przemierza nurt rzeki i każda sekwencja rozmywa się w oddali. Incontro. È visibile nel garbo mancante, in quel sibilo a perdersi, nell'immediata afonia, l'urgenza di non essere lì, nella scarpa che imbarca il sassolino, nel taglio sopportato, nella fitta al fianco che china e spezza e invecchia l'andare. Si ritrova tutta la cura del satiro e scegliersi il campo e abbatterne il tempo. Spotkanie. Jest widoczne w braku eleganzji, w syku zatracenia, w natychmiastowej afonii, nagłe pragnienie nieobecności, w bucie, do którego wpada kamyk w odniesionej rani, w ostrym bólu w boku, co pochyla, łamie i postarza kroki. Znajduje się cała troska satyra wybierającego miejsce, by pokonać czas. E il terzo testo dedicato proprio alla violenza di genere. I trzeci wiersz zadedykowany właśnie przemocy w stosunku do kobiet. Caduta. Cosa ha raccontato il vento? Che la luna dice di aver visto tra le trasparenze di un giardino un'ombra scura, un tacco Chanel, la discesa di un inverosimile silenzio, lo sgomento degli alberi. Upadek. Co opowiedział wiatr, a księżyc mówił, że widział w prześwitach ogrodu złowieszczy cień, obcas Chanel, nadejście nieprawdopodobnej ciszy, przerażenie drzew.
Avete ascoltato i testi della poetessa italiana Raffaella Massari. Wysłuchaliście trzech wierszy włoskiej poetki współczesnej Raffaeli Massari. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e l'affetto e ovviamente invito alla prossima puntata delle letture dell'antologia Ponte Poetico Most Poetycki. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i za całe vostro ciepło, które czuję z drugiej strony ekranu. Zapraszam oczywiście na następny odcinek czytań z antologii międzynarodowej włosko-polskiej Ponte Poetico Most Poetycki. Buon pomeriggio e a presto! Ciao carissimi! Miłego popołudnia i do usłyszenia i zobaczenia jak w najbliższym czasie. Bye bye! Ciao! Cześć!